Zapraszamy do obejrzenia przedstawienia przygotowanego przez naszych uczniów pod tytułem Zamknięte drzwi. Cześć stara, ale wyglądasz, chyba mało spałeś. A ty wystarczy rano patrzyłeś? No fakt, też ty się pospałem. Widziałeś Kacpra? A co ja? Jego niańka? Nie przyszedł dziś chyba do budy. Ej, nie masz czegoś do żarcia? Z siebie, z głodu. Wiesz, starze z dupą mają kryzys. Nie mam, ale zaraz będę miał. Ej, ty, młody honor tu, dawaj. Nie mam! Nie mam, został! Jednak jest. Bułeczka z szyneczką. Nie łapaj tak łapać. O, Mada, a też drobna na chipsy. No lepiej być nie mogło. Mamy lunch i kasę na ekstra dodatek. A ty, jeśli komuś powiesz, będziesz sobie zbierał sobie. Chodź zaraz dzwonek. To jednak ciągniemy do budy? A masz matmę? Ty zdobyłeś lunch. Ja zaraz będę miał matmę. Zobacz, kto idzie. Dajesz, albo jak cię? Zostaw go! Ale co teraz? Gdzie wucha? Daj spokój, Zosia! Niech sobie wezmą tę pracę domową. Niech mają złudzenie, że znów są górą. Cześć. No, co ty? Jednak jesteś. Gdzie? Z koinki się urwałeś? Hej, Marcin. Cześć, stary. Co tam u ciebie? Idziesz z nami? Dobra okazja. Co? Może i okazja, ale z całą pewnością nie dla mnie. Dzięki i nie skorzystam. Sara, widzimy się w kolekce w bibliotece, pamiętasz? Co? Ty się z nim spotykasz? Te koleś, od niej to ty się od kolegu. Ona idzie za mną. Co ty, Sara? Mogę się z tym kujonem? Obiecał mi potłumaczyć z fizyki, pamiętasz? Grozi mi jedynka. Wyluzuj, młoda. Do końca roku kupa czasu, jakoś to będzie. Moja w tym głowa. Dziś zaplanowałem dla was coś innego. Idziemy? A dokąd to panowie? Przecież był dzwonek. Na lekcję i to już. Poczekaj chwilkę, Sylwek. Muszę z tobą porozmawiać. Będzie to jednak nieco dłuższa rozmowa. Spotkamy się w kolekcji, dobrze? Dobra, proszę pani. Cześć stary, coś tak przycichł. Umarł ktoś? Odczep się. Całą noc spałem przez... No wiesz. Co? Strach chłopczyka obleciał. Zamknij się. Łatwo ci mówić, bo to nie ty masz tego sprzęt, którego szuka policja. Czego się drzesz, durniu? Zaraz nie tylko policja, ale całe miasto dowie się, gdzie podział się sprzęt grający i komputery z domu kultury. Nic mnie to nie obchodzi. To trzeba gdzieś przenieść. Nie będę tego trzymał u siebie. Tylko gdzie? Najlepiej tam, gdzie nikt go nie będzie szukał. I ja chyba znam takie miejsce. Hej, Marcin. Cześć, stary, co tam? Cześć? Nie, chyba nic. Wiesz, my z Sypkiem mamy pewien problem. A ty, nasz dobry kumpel z klasy, gdybyś tylko chciał, mógłbyś nam pomóc. A co chodzi? Wiesz, stary Sypka wpadł w ciąg i wynosi się ze sobą pan. Stary, no co ty krzyczysz? Zamknij się i czekaj. No, jak powiedziałem, stary Sylwka znów ma problem, a Sylwek ma w domu trochę swoich rzeczy, no wiesz, komputer, CD i chciałby to na jakiś czas gdzieś przenieść. Na początku myślał, że może u mnie, ale w mojej chacie jest tak ciasno, że nawet myśli od komputera nie ma gdzie upchnąć, a ty mieszkasz w sporej chacie. No to ja, można było to do ciebie przenieść? Czy ja wiem? Stary, no weź, jak ty mi nie pomożesz, to nie wiem, co zrobię. Przywieźcie tu do mnie dziś wieczorem. Zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, Marcin. Fajnie z ciebie chodzić. Wiesz, dziś już jest impreza. Wpadniesz? Nie wiem, czy będę miał czas.
czy inni zechcą, żeby przyszedł. Gdzie przyszedł? Na dzisiejszą jutrę. Co? Marcin zgodził się przełować sprzęt. Ten syfka, żeby stali mu go nie wyniósł. A, sprzęt, rozumiem. To pewnie, że przyjdzie Marcin. Wszyscy się ucieszą. Będzie ekstra. No to co? Widzimy się o 8 w sali. Dobra, może przyjdę. Teraz muszę lecieć, bo zamknął mi bibliotekę. To na razie. Ale ty, Kacper, masz łeb. No to okulona nikt nie będzie szukał kradzionego towaru. Synku kochany, gdzie byłeś? Dlaczego nie wróciłeś rano? Tak się martwiłam, chodź do domu. Teraz nie mogę. Kiedy wrócisz do domu? Wrócę wtedy, kiedy będę. Nara, matka przyleci. Igo! Żebyście zgłosili nam jak najszybciej, jeśli ktoś wie cokolwiek, co mogłoby nam pomóc w wykryciu sprawców. A czy ma pan jakichkolwiek podejrzanych? Obowiązuje mnie tajemnica śledztwa, nie mogę ujawniać takich wiadomości. Tak więc raz jeszcze proszę, jeśli ktoś mógłby dostarczyć pomoc jak nam informacji, proszę to zrobić niezwłocznie. To już więcej nie będę przeszkadzać. Dziękuję. My również dziękujemy. Mam nadzieję, że ta sprawa was nie dotyczy. Jednak jeśliby ktoś cokolwiek wiedział na ten temat, proszę pomóc policji, ponieważ najważniejsza jest sprawiedliwość i sprawcy złego czynu muszą zostać ukarani. Myślę, że to rozumiecie. Oczywiście, panie profesor. Tak, tak. No właśnie, Sylwek. Pamiętasz, że dziś o 14 masz spotkanie z panem pedagogą? Pamiętam, panie profesor. Tu się nie ma co nosić niepotrzebnych honorów. Wielu uczniów korzysta z tej formy pomocy. Dostają też ciepłą odzież zimową i podręczniki. Ciuchy też mam, a książki mi nie potrzebne. Rozmawiałam z twoją młodszą siostrą. Powiedziała mi, że mama straciła pracę, a tata... A to głupia smarkula. O za długi język. Już jej w domu pokażę. Sylwek, wiem, że często jesteście głodni. Pozwól sobie pomóc. Jak będę potrzebował pomocy, to sam przyjdę i powiem. Mogę już iść? Nie, poczekaj. Ktoś jeszcze chciałby z tobą porozmawiać. Dzień dobry, Sylwku. Czy mogę zadać ci kilka pytań? Tak, nie wrócimy z tego domu. Trochę się martwię. Czy pan syn może wie, gdzie on jest?
bardzo przepraszam. Proszę. Dzień dobry. Jestem pedagogiem szkolnym. Czy Igor w domu? Dzień dobry. No, właśnie nie mam. Bardzo się denerwuję. Nawet nie zadzwonił. Czy mogę go chwilę z panią porozmawiać? Oczywiście, proszę, proszę. Czy coś się stało? Nie, to znaczy... Tak, nie. Chodzi o Igora. Otóż Igor ostatnio bardzo się zmienił. Stał się trochę agresywny, są na niego skargi. O Boże, mój Igor! Dotarło do nas, że zabiera młodszym dzieciakom jedzenie i pieniądze. Staramy się w podobnych sytuacjach, zanim wyciągniemy konsekwencje, znaleźć przyczynę takiego zachowania. Proszę pani, ojciec Igor nie żyje. Ja wychowuję go sama. Utrzymujemy się z niewielej renty. Nie jest nam lekko, ale... Ale nigdy nie dopuściłabym do tego, żeby mój syn był głodny. To, co pani mówi, jest niemożliwe. To chyba jakaś pomyłka. Przykro mi, ale to z całą pewnością nie jest pomyłka. Coś złego dzieje się z Igorem. Musimy razem dowiedzieć się, co i spróbować mu pomóc, zanim będzie za późno. O, siema laska. Fajny ciuch. Nowy? A, tak, jaka. Idziesz ci na imprezę? No pewnie. Nie wiesz, kto będzie? Wszyscy. Kacper, Igor, Sylwek. Aha, chłopacy zaprosili też Marcina. Żartujesz. Proszę, też? Zwariowałaś? Po co ci ta cepeliowa lala? A poza tym? Marcin będzie wolny. Chyba tak nie do końca. Jak to? Nic ci nie powiem. Nie chcę robić plotek. Ale ty jesteś, jak już zaczęłaś, to dokończ. Naprawdę, nie zauważyłaś, jak Marcin robi maślane oczy do Sary? Co? Do Sary? Przecież Kacper go zabije. Kto go zabije? Nie, tak sobie gadamy, już jeszcze imprezy. Kto się ubierasz? Ubranie. Oni co, na noc jedziecie? Ale ty, Inga, jesteś złośliwa. Przecież wiadomo, że na takiej imprezie trzeba jakoś wyglądać. Włosy, makijaż, ciuchy, to jest najważniejsze. Jeśli naprawdę tak myślicie, jak mówicie, to jest mi was po prostu żal. Też się wystroisz, jak się dowiesz, że ma być Marcin. Marcin? Nie, na to mnie nie weźmiecie. On by nigdy... A jednak powiedział, że będzie. Ja w to nie wierzę. On jest inny niż my i tak naprawdę to powinien trzymać się od nas daleka. Pana Maxa, jedna z najbardziej znanych. A Marcin jak się dobrze bawi? Nic dziwnego. Kacper łaskawie wypożyczył mu Sarę. Czy mi się obgaduje? Czy mi się słyszało, że ktoś mnie obgaduje? Zaraz obgaduje. Mówiłyśmy tylko, że świetnie się wczoraj bawiłyśmy i ty chyba też. Czy wy dziewczyny naprawdę nie potraficie o niczym innym? Tylko ciuchy, imprezy, chłopaki, ciuchy, tak ciągle. A co ty, Inga, taka się ostatnio nerwowa zrobiłaś? Bo wkurzam na ten świat. Wiesz co? Lepiej zjedziemy ci z drogi, bo jeszcze nas pogryziesz. Chodź, Jola, nic tu po nas. Nie będziemy więcej wkurzać naszej drogiej koleżanki. Czemu tak na mnie nas ruszyłaś? Bo mnie tyle firmy nie denerwują! Cały świat leci się wokół tego, żeby pięknie wyglądać i zdobywać kolejnych chłopaków. A czy to coś złego? Twoim zdaniem mają się iść tylko z nosem w książkach? Tak? Przestałyby się wciąż zajmować tym biednym Marcinem. No właśnie, jeśli chodzi o Marcina, to nie zauważyłaś, że on trochę dziwnie się zachowuje? Trochę dziwnie? Przecież on się zmienił o 180 stopni. Teraz jego najlepszymi kumplami są Sylwek i Igor. Szlaja się z nimi po lekcjach. Widziałam go rozmawiać z papierosem. Wiesz, jestem zaskoczona jego zachowaniem. Wcześniej był naprawdę miłym, sympatycznym chłopakiem. A teraz... Dlaczego tak nagle się zmienił? Nie wiem. Siema, stary. Halo. Kiedy jakoś balanga? Na razie nic z tego. Nie ma lokalu. Może w przyszłym tygodniu. Jak to nie ma lokalu? Jest lokal. Gdzie? U mnie. Jak to u ciebie? No u mnie. Moi starzy wyjechali na weekend do Zakopca. Piątek, sobota, niedziela. Stary. Impreza trzydniówka. No, skoro mówisz, że można. A wy, chłopcy, co tutaj robicie? Zdaje się, że teraz trwają lekcje. No bo my z kolegą byliśmy od dentysty i już szybciutko wracamy na lekcję. Natychmiast. Zosia, ty co tutaj robisz?
Mogłabym o to samo zapytać ciebie. Ale ja spytam pierwszy. Dzisiaj jest 10. Oj, co z tego? Jak to co? Olimpiada matematyczna. Jak ci poszło? Nieźle, nie liczę jednak na wysoką lokatę. Ale ty, Marcin, mogłeś ją wygrać. Dlaczego nie przyszedłeś? Wyleciało mi z głowy. Zresztą trochę się śpieszy. To na razie. Cześć. Coś się uda, powinieneś ukrać, zbierać i suma. Chyba jest już na rozrywkę. Starcie na wódkę, może na przebitkę. Nuda, domo, nuda na ulicy. Nuda w szkole, nuda w telewizji. Ławka, więc po blokiem zostanie nudno. Widzi jak świat, więc raz go wręczy. Już jest po mycie, tam gdzie się na to włączy ludzie. Nuda jest nuda, to nuda. Te pierwsze czy dzień oraz prawa jazdy, no i w ogóle nie możesz coś w stanie do samochodu. Daj spokój, umiem prowadzić. Ojciec tu spala, nie wiesz, jak swoje auto do garażu. Zaraz będę z powrotem. Marcin, nigdzie nie pojedziesz. No tak, proszę cię zostać. Inga, co ty? Szałaś? Dobra, więc ja jadę z tobą. Jadę sam, jadę. Musimy wszyscy nauczyć się dobrze wybierać. Szybko zamknąć.
Można też otworzyć wiele drzwi i odwiedzić wiele znajdujących się na nimi różnych miejsc. Te drzwi to nasze decyzje i wybory, które dokonujemy w życiu tak dużo. Decyzje są złe i dobre, trafne i nietrafne, tak jak to, co jest za nieznanymi drzwiami. Nie musimy podejmować decyzji, ani przechodzić przez drzwi, które nie doprowadzą nas do szczęśliwego zakończenia. Nie zawsze też uda się dokonać słusznego wyboru. Za niektórymi drzwiami jest ciemno. Jeśli jednak otworzysz drzwi i zobaczysz zło, nie wchodź, to zła decyzja. Jestem odpowiedzialny za swoje życie. Nie zmarnuj go. Podejmij dobrą decyzję. Wybieraj zawsze dobro, nie zło, a twoje życie będzie spełnione szczęśliwie.